Masakra. Dosyć, że duszno i gorąco. To jeszcze ten niekończący się dym z pożarów. No ale co? Mamy wolne, więc nie będziemy siedzieć w domu. Dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek mojego vloga. Znajdujemy się właśnie nad południową częścią rzeki Juba w Parku Narodowym. Tam mamy taki stary zabytkowy most, tutaj jest nowy, na który się przejeżdża. Tam jest bardzo fajna miejscówka, z której można sobie poskakać z klifu, a tutaj jest parking. Pokażę Wam właśnie, jak w Stanach płaci się za parking, jeżeli no nie ma jakiejś tam typowej budki. Tam sobie zaparkowaliśmy. Widać, że już parking jest pełny, dlatego warto przyjechać rano. My tutaj byliśmy około 8:30, z Reno mamy około godziny 40 na dojazd. Tutaj mamy informację oczywiście, $10, jakaś zniżka dla seniorów i tutaj na dole zawsze przy takiej tabliczce będzie jakaś skrzyneczka z takimi małymi kopertami. Jak mi się uda wyjąć jedną, to będzie dobrze. I tutaj na tej kopercie mamy numer na dwóch częściach. Ta część ląduje na waszej szybie, a tutaj na obydwu wypełniamy sobie datę, rejestrację samochodu, stan i tym podobne rzeczy. Uiszczoną opłatę wkładamy w tą kopertę. Zaklejamy i wrzucamy tutaj do takiego słupka i to wszystko, mamy opłacony parking. W takich miejscach, gdzie mamy płatny parking, znajdziecie zawsze łazienki, jakiś sklepik. Są to bardziej takie cywilizowane miejsca na wypoczynek. Tak jak tutaj widzicie tabliczkę Visitor Center, tam też znajduje się mały sklep i łazienka. Tutaj jest kilka takich, można powiedzieć, zabytkowych budyneczków. Jednym z nich jest ta oto stara stacja benzynowa. Mamy tabliczkę ze zdjęciami właśnie z tej starej stacji. Jak kiedyś wyglądała, widzimy sobie, że tankują. Tutaj właśnie renowacja. Tutaj właśnie jest jakby takie pomieszczenie gospodarcze. Można by to nazwać stodołą. W środku znajdują się zdjęcia. Tutaj właśnie z czasów gorączki złota, gdzie ludzie przeprawiali się wozami przez rzekę. Nie było jeszcze tego starego mostu. Barka pływała, no to naprawdę poziom wody się zmienił troszeczkę, zresztą zaraz zobaczycie. No i tutaj mamy właśnie ten cały stary sprzęt rolniczo-górniczy, drewniane koła. Dziwne, dziwne trochę. Ze względu na pożary w Kalifornii staramy się uciekać z Reno jak najczęściej, ponieważ my znajdujemy się dosyć wysoko w górach i jest to dolina w górach,
więc ten dym się tam utrzymuje. Dlatego staramy się wyjeżdżać z miasta, kiedy się tylko da. No ale dzisiaj niestety nie udało się uciec od tego dymu. Pewnie jak widzicie za mną, tam pomiędzy górami, widać, że to wszystko jest zadymione. Nawet troszeczkę czuć tutaj, tak jakby ktoś ciągle palił grilla. Pokażę wam właśnie tutaj taką pierwszą miejscówkę. Plaża taka bardziej dla dzieci i rodzin. Znak tutaj mamy, że nie można przebywać z psami. No i to jest właśnie ta pierwsza miejscówka tam pod mostem. Bardzo zatłoczona. Pamiętam, przyjechaliśmy tutaj na 4 lipca na Święto Niepodległości, Independence Day. No to masakra, po prostu było tyle ludzi, że nie dało się nawet przejść tutaj przez ten, jakby przez tą ścieżkę. Wszyscy się naraz stawiali z namiotami, stołami i tym podobnymi bajerami. A my zawsze rozkładamy się tutaj troszeczkę dalej. Nie widać nas ze szlaku i też nie widać tego miejsca. Widać tylko kupę kamieni. Oj, wszyscy tak myślą, że tam nie ma plaży, nie ma gdzie rozłożyć ręcznika. A jest miejsce akurat na 2, może 4 osoby. No a właśnie to jest fajne, że jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie jest dosyć dużo ludzi, jest to takie cywilizowane, mamy tam łazienki, wszystko, a jesteśmy w stanie znaleźć sobie taki prywatny kawałek plaży. Jeżeli planujecie odwiedzić to miejsce, to polecam przyjechać tutaj wcześniej rano, po to, żeby zająć sobie dobre miejsce parkingowe, no i znaleźć kawałeczek plaży dla siebie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, no i piszcie w komentarzach pod filmem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego miejsca, lub jeżeli chcecie, żebym poruszył jakiś konkretny temat w jednym z kolejnych odcinków. A teraz trzymajcie się i do następnego. Cześć!